Hej widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie na filmie, który może być dla Was mega ciekawy i mega interesujący. E, ponieważ. A zrobię jeszcze. A zrobiłem. E, ponieważ mój, mój widz, e, z tego co rozumiem, chciał, żebym to pokazał. W sensie wydaje mi się, że nie po to wysyłał mi tego screena i nie po to tyle o tym mówił, żebym tego nie pokazywał, a wydaje mi się, że warto. Ponieważ ma to moim zdaniem, dosyć dużą wartość merytoryczną. E, Wypłacił pieniądze ze Steama za pomocą Steam Decka i się tym chciał pochwalić. I teraz dokładnie obalę w tym filmie wszystkie mity, niedomówienia, jak to wyglądało z jego strony. Całą historię ogólnie opowiedział mi już kilkukrotnie, więc jestem z nią bardzo dobrze za, zapoznany. Jestem zapoznany z okresem oczekiwania na Steam Decka. Jestem zapoznany z tym, jak się dokładnie taką transakcję zawiera. No i teraz. Lecimy po kolei. Pierwsza rzecz. Sam Steam Deck, jak możecie zauważyć na załączonym obrazku, kosztował 679 euro, ponieważ akurat Widz mieszka poza terenem naszego kraju i płaci on w euro. Tak się akurat składa, że na niemieckim eBayu na ten moment Steam Decki wystawione są za 900 euro. Z jakiego powodu? To jest bardzo ważne. Z takiego powodu, że żeby nabyć Steam Decka, trzeba czekać około roku, ewentualnie chyba 8 miesięcy. Ponieważ, żeby go nabyć, trzeba poczekać, aż się e, zwolni miejsce, tak jakby, na tego Steam Decka. Więc to, co trzeba zrobić, żeby e, kupić Steam Decka, to być w kolejce na niego. A, że nie da się wejść do tej kolejki od razu, to dopłata za Steam Decka na terenie w tym momencie Niemczek, Niemczech wynosi... 50% do ceny. Kolejny mit, który w tym momencie obala. Czy da się kupić Steam Decka z portfela Steam? Da się. W jaki sposób? Akurat tak się składa, że na samym początku widz napisał, że się nie da, ponieważ napisali do niego, żeby wysłał im dodatkowy przelew za samą konsolę. Jednakowo, jeżeli... Nie masz wystarczającej liczby środków na portfelu, Steam, na portfelu Steam, żeby zapłacić za Steam Decka. Będzie potrzebny dodatkowy przelew, y, który ureguluje tę zapłatę. Jednak, jeżeli posiadasz wystarczającą liczbę środków na portfelu Steam i pokażesz to supportowi, wtedy okazuje się, że środki z portfela Steam konwertują się 1 do 1, tak jak w przelewie. Co oznacza, że przez support Steam środki na Steamie są liczone dokładnie tak samo. Jak normalne pieniądze. Więc w tej sytuacji, w której on się akurat znalazł, wypłacił sobie tyle, ile miał pieniędzy, na 1,5-150% pieniędzy wypłaconych na real cash z portfela Steam, ponieważ właśnie tak są wyceniane na ten moment te, te konsole w Niemczech. Więc dodatkowo odebrał sobie dosyć dużo punktów, które chyba są nieistotne dla nikogo w tej sytuacji. Ale o tym mówię, po prostu potwierdzam. No i tyle. Polecam to, tylko trzeba długo czekać, bo około roku, ale no wydaje mi się, że chyba sytuacja nie będzie szybko naprawiona i można sobie na to dokupować. Dodatkowo jedną wadą z tym DKA jest to, że akurat tylko jeden można mieć na konto, ale chyba nie dla nikogo problemem Nie jest to, żeby sobie zrobić 15 kont. No. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się i okay. hej.